widzów mówi, że jest bardzo fajny dźwięk w Mercedesie SLS-ie i mówisz SLS, to już jest taki dosyć starszy Mercedes, ale czy on jest? Tutaj jest! SLS AMG, zobaczcie. On jest z 11 roku. 200 tysięcy to prawie za darmo. Kurde, ja mam już tylko 2 miliony. Chyba to był... O, chyba możemy zrobić policyjną wersję z tego SLS-a. No to oczywiście robimy, nie? Cyk, maska. Zobaczcie, jaki wielki cip. To znaczy, on nie jest jakiś wielki, tylko on jest dosyć blisko kabiny, nie? Ten silnik. Zobaczcie, ile tu jest przestrzeni między samym orzechem a przodem samochodu. To jest z dobry metr, albo 1,50 m nawet. Tak na oko. Także jest. Cip. No dobra, poróbmy tego ziomeczka. On ponoć bardzo fajnie brzmi, więc zostawimy standardowy silnik, ale zerkniemy, co my tu możemy w nim. V10 możemy do niego wsadzić. Możemy zrobić napęd na 4 koła, jakbyśmy chcieli. Dobra, no. Dziękuję za donajcik. Dawaj na Willy. Blik. Regal. GNX, pozdro. Dzięki, Rafał, za donajcik. A propos, zmieniłem dźwięk donatów i obrazek, bo tam niektórzy widzowie już pisali, że mają dość tego dźwięku standardowego, tych donatów, które przychodzą. 6,2 litra V8 w nim jest standardowo. To nam na pewno wystarczy, ale w SLS-ie mamy bardzo ładny wysuwany spoiler i możemy mieć tu koguty policyjne. Albo takich jakichś służb porządkowych, no oczywiście weźmiemy sobie policyjne. One troszeczkę nam zwiększą opór aerodynamiczny, to jest trochę słabe. Ej, kurczę, bo mamy zimę już. No dobra, to będziemy w zimie jeździć. Mamy już sezon zimowy. Patrzcie, bierzemy opony z kolcami. Branie Mercedesa na zimę to chyba nie jest dobry pomysł. Ale powiedzmy, że jest fantastycznie. I dobra. Ponoć świetny dźwięk jest tego samochodu. Nie wiem. W sumie tak jak pozostałych Mercedesów AMG. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Oczywiście ten dźwięk jest świetny. Polish Police było, ale mi się bardziej podoba ta z Fairhaven. Gdzie ty w Polsce spotkasz SLS-a, ziom? Jak motor brzmi? No coś ty! Musieliśmy sobie wziąć opony zimowe. Bo jest bardzo ślisko. Ten samochód w S1 musi być bardzo dobry, coś tak czuję, bo... Całkiem fajnie się zbiera. Mój quad lepiej brzmi. Ale ty co, jakiegoś zajebistego quada masz? Z silnikiem V8. Ziom. Dobra, jedziemy solo. Super GT. Bierzemy mój nowy chip. Brzmi jak ursus mojego dziadka. Fajnie brzmi tam. Nie opowiadajcie głupot. Ten wyścig jest chyba tylko w zimę. Trzeba go w końcu pojechać. Gonimy tu przestępców, zrobimy manewr pit zaraz. No i pięknie. No nie mają szans. 8 pozycja, nie mają szans. Tego w ogóle nawet nie dostosowywałem. Bardzo mi się dobrze nim jeździ. Może trzeba będzie tylko biegi skrócić. A tak to bardzo spoko jest. Te jazdy. Kojarzy mi się z Need for Speedem ten SLS, wiecie? Naprawdę. Ojej, ale żebym przygrzał. Ostatnio, teraz stawiłem ten odcinek z tym Hot Rodem, no nie? Dragowym takim, co staje na koło.
I ktoś tam napisał, że zrobił go z napędem na 4 koła. Czemu właśnie większość osób w tej grze, wszystkie prawie samochody, robi z napędem na 4 koła? To jest taka szkoda. Tymi samochodami z napędem na tył się tak można fajnie bawić. Oczywiście jeździ się trochę trudniej i może wygrać jest trudniej, ale jak się odpowiednio zrobi, to nie jest źle i da się opanować. Ale ja się tu muszę skupić, bo ja chcę zająć jakąś fajną pozycję, a ten SLS-ik ma predyspozycję do tego. Ojej. No powiem wam, że bardzo fajnie. Siema ptaku. Bardzo fajnie sobie ten SLS-ik radzi w moich rękach. Spodziewałem się, że pójdzie mi gorzej, ale no powiem wam, że jak na śniegu z napędem na tył, silnik z przodu i bez żadnego mojego dostosowania tuningu ani nic, naprawdę radzi sobie bardzo przykładnie. Gonimy przestępców. O, tu jest. Jeep. O, nie. Wezwiemy go na pojedynek, skoro taki dobry jest. Manewr pit. Jeep. O, ty gnoju, żeś mnie zepchał. To ja jestem od spychania. Jeep! Kurde, musimy go jakoś obezwładnić. Dobra. Ja będę pierwszy. No i fantastycznie. To jest manewr Jeep. Gdzie on jest? Musimy go złapać. Jedzie tutaj. Manewr Jeep. Kurde. O, jak super omija ten blokadę. Uwaga, manewr Jeep. Jeep! Kurde. O, o. Ty, jak ominąłem drzewa. Ten Mercedes chyba jest dobry do manewru Jeep. To trzeba dobrze trafić. Manewr Jeep. O ty! Jaki cwaniaczek! Musimy go koniecznie zmanewrować. Tylko, że on ma napęd na 4 koła, to ciężko, nie? Ciężko tak obezwładnić. Przyczepny motherfucker. Zaraz go ogarniemy. Spróbujmy teraz. Manewr Jeep, o kurde. Za późno powiedziałem. O jest, ktoś mi pomógł. Mam tu pomocnika, zobaczcie. Jaguar mi pomógł w... O ten. Ale super, dzięki Jaguar. Zajebisty jesteś. Ucieka! Widzicie, ja mam tu pomocników. Ucieka w drugą stronę, zaraz go złapię. Siema Paweł, fajnie, że wpadłeś na streamka, pozdrawiam ciebie. Manewr Jeep, uwaga. I Jeep! O jest, uda się! Manewr Jeep wykonany, proszę bardzo. Hurakan się spalił. Już nie możesz jechać do przodu. Ej, zrobiłem na tobie manewr Jeep. Jesteś... Co ty robisz? On nie umie się bawić. No i nie fajnie. Dobra, no jedź sobie. Kiedy indziej będziemy łapać tych złych przestępców? I tak wygląda Mercedes SLS w wersji policyjnej.
Dajcie znać, co o nim myślicie. Fajne auto czy nie? Bralibyście czy nie?